Jako położna i psychodietetyk w jednej osobie zajmuję się żywieniem kobiet i dzieci. Bardzo dużo konsultacji dotyczy żywienia kobiet w ciąży. I wtedy praktycznie zawsze pojawia się temat suplementacji. I oczywiście w tym suplementacji żelaza. Temat suplementacji w ogóle pewnie będzie się jeszcze wiele razy przewijał w moich filmach i pojawiał się już też wcześniej w moich filmach. Natomiast dzisiaj skupię się na jednej tylko rzeczy, a mianowicie na suplementacji żelaza. Tutaj rekomendacje są na świecie bardzo różne. Coraz częściej rekomenduje się, żeby kobiety w ciąży suplementowały żelazo profilaktycznie. Natomiast należy pamiętać o tym, że zarówno niedobory, jak i nadmiar żelaza mają poważne skutki uboczne. I o ile niedobory możemy jeszcze monitorować, im zapobiegać i je leczyć, o tyle z nadmiarem jest dużo gorzej. A tym gorzej, że o tym się w ogóle nie mówi. Dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o suplementach żelaza w ciąży oraz o tym, czym grozi nadmiar żelaza w czasie ciąży. Zapraszam na odcinek. Na wstępie tradycyjnie przepraszam za jakość nagrania. Wokół jest wieś, jestem w tej chwili w Laosie. Zapewne będziecie słyszeć koguty i różne inne dźwięki, których nie da się wyciąć, ale mam nadzieję, że mimo wszystko mnie będzie słychać przede wszystkim. Dzisiaj, tak jak wspominałam, opowiem o suplementacji żelaza i właściwie zacznę od tematu właśnie suplementów. Rynek suplementów w Polsce jest olbrzymi, ponieważ mamy świetny rynek zbytu. Większość ludzi w Polsce stosuje jakieś suplementy, a kobiety w ciąży to już w ogóle niemal wszystkie. Tutaj jednym z ważniejszych suplementów jest suplement żelaza, albo jako osobny suplement, albo jako składnik wieloskładnikowych suplementów dla kobiet w ciąży. Dlatego chciałabym powiedzieć, że suplement z żelazem to nie to samo co lek z żelazem. Suplement różni się od leku tym, że nie przeszedł żadnych badań klinicznych. Bardzo łatwo wprowadzić na rynek taki produkt i w zasadzie jest on poza wszelką kontrolą. To znaczy, może zostać skontrolowany, ale zazwyczaj nie ma to miejsca. Nikt nie sprawdza rzeczywistej ilości składników aktywnych, nikt nie sprawdza wpływu na zdrowie człowieka, tego, czy ten produkt w ogóle jest skuteczny, czy jest przyswajalny, czy wchłanialny. Dlatego jeśli chodzi o produkty z żelazem, ja zdecydowanie nie polecam niczego, co ma status suplementu. Właśnie dlatego, że jest dosyć sporo produktów o statusie leku. A jeszcze taka mała uwaga. Suplement może być z formą syntetyczną żelaza oraz może być w postaci naturalnej, czyli mogą być to wyciągi, soki, takie naturalne produkty, które jak najbardziej są ok w formie suplementu. Natomiast jeżeli mamy zażywać coś z żelazem, to lepiej jest wybrać lek, jeżeli rzeczywiście mamy niedobory, to zdecydowanie lek. Raczej nie wybrałabym tabletek o statusie suplementu, nawet jeżeli jest to składnik wieloskładnikowego produktu dla kobiet w ciąży. Dzisiaj nie będę się rozwodzić bardziej na temat suplementów samych w sobie, o tym może kiedyś nagram odcinek, dzisiaj będzie stricte o żelazie. Natomiast zwróćmy uwagę, że leki z żelazem zazwyczaj, chyba zawsze właściwie, są produktami jednoskładnikowymi. Jest to lek tylko z żelazem, nie preparat wieloskładnikowy, właśnie dlatego, że wiele innych składników, a nawet produktów spożywczych, może utrudniać wchłanianie żelaza. Dlatego jak już mamy stosować żelazo w postaci leku, to trzeba odpowiednio je stosować z zachowaniem pewnych zasad, które znajdziecie na ulotce leku, więc nie będę dzisiaj już o nich mówiła. Ale czy każda kobieta w ciąży w ogóle powinna stosować preparaty żelaza? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Mnóstwo moich pacjentek preparatów żelaza w ogóle nie stosuje i wcale nie mają niedoborów żelaza w czasie ciąży. Tutaj podstawą powinno być odpowiednie żywienie oraz odpowiednia diagnostyka laboratoryjna, która obecnie jest na tyle dokładna, że pozwala nam nie tylko wykrywać niedobory żelaza, ale również prognozować wystąpienie takich niedoborów. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do skutków nadmiaru. No bo gdyby nie było skutków nadmiaru, no to można by było rzeczywiście uznać, że każdy może sobie stosować profilaktycznie, nawet i przez całe życie, preparat z żelazem, a w ciąży to już w ogóle na pewno, bo ryzyko niedoborów jest dużo większe, bo rzeczywiście w ciąży zapotrzebowanie na żelazo nam rośnie. Okazuje się, że temat wcale nie jest taki prosty, ponieważ nadmiar żelaza powoduje poważne skutki uboczne. Przede wszystkim nadmiar żelaza prowadzi do wzmożonych procesów utleniania oraz do uszkodzeń komórkowych. A to z kolei prowadzi m.in. do insulinooporności oraz cukrzycy. Dwóch bardzo poważnych
problemów zdrowotnych. Badania naukowe wykazują, że kobiety, które miały prawidłowy poziom żelaza, a mimo to suplementowały żelazo, miały zwiększone ryzyko cukrzycy ciążowej. A cukrzyca ciążowa stwarza ryzyko dla matki, ale też ryzyko dla dziecka i dla ciąży. I zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego u matki w przyszłości. I moim zdaniem to właśnie jest najważniejszym powodem, dla którego nie warto stosować żelaza bez wyraźnych ku temu wskazań. Oczywiście oprócz tego te preparaty mogą powodować takie natychmiastowe skutki uboczne, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia. Mnóstwo moich pacjentek, które miały problemy z mdłościami porannymi czy jakimikolwiek innymi problemami ze strony układu pokarmowego w ciąży, skarżyły się na to, że miały to od początku, że nic na to nie pomaga. Bardzo często ja proponowałam: odstaw suplementy, wszystkie, jakie stosujesz, na kilka dni i sprawdź, czy będzie lepiej. I uwierzcie mi, że w wielu przypadkach słyszałam: minęło, ja już się naprawdę dobrze czuję, to po tych suplementach czułam się źle. Jeżeli chodzi o skutki uboczne ze strony układu pokarmowego, to według producenta średnio 10% osób stosujących ma takie skutki uboczne. Jednak ja zauważam, że w czasie ciąży jest to znacznie częściej. Większość moich pacjentek stosujących preparaty żelaza na coś się skarży. Większość mówi, że nie tolerowała tego wcale dobrze. Oprócz tego podawane są inne skutki uboczne, takie jak owrzodzenia jamy ustnej, czy przewodu pokarmowego, czy przebarwienia zębów, które zdarzają się rzadziej. Podsumowując, ze względu na duże ryzyko skutków ubocznych oraz duże ryzyko powikłań ciąży też, no bo insulinooporność i cukrzyca ciążowa są poważnymi powikłaniami, ja nie polecam stosowania suplementów żelaza wtedy, gdy nie są one konieczne. I tutaj podkreślam, że możemy zarówno stosować preparaty żelaza w przypadku niedoborów, jak i w przypadku ryzyka niedoborów. Wielu ginekologów twierdzi, że ryzyko niedoboru występuje u każdej ciężarnej, dlatego profilaktycznie zalecają stosowanie żelaza. Nie u każdej ciężarnej jest od razu z automatu ryzyko niedoboru żelaza. Jeżeli twój lekarz poleca ci stosowanie jakiegoś suplementu diety dla ciężarnych albo jakiegoś konkretnego suplementu, a ty masz obawy, czy na pewno go stosować, albo czy na pewno to potrzebujesz, to pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się z dietetykiem, z osobą zajmującą się żywieniem i suplementacją i ten temat zweryfikować. Oczywiście w razie potrzeby zapraszam na konsultację, link w opisie. Tak jak wspominałam, trzeba wykonać odpowiednie badania krwi. Oczywiście oznaczyć poziom żelaza i ferytyny, wykonać morfologię. Następnie te wyniki powinien przeanalizować ktoś, kto na co dzień zajmuje się żywieniem i suplementacją kobiet w ciąży. Samo znajdowanie się w granicach normy tutaj nie wystarczy. Na podstawie tych wyników, nawet jeżeli one są jeszcze w normie, można prognozować już, czy może pojawić się anemia w ciąży, czy może się pojawić niedobór żelaza. Dlatego tutaj wykonanie tych badań i zobaczenie, ok, jestem w granicy normy, to jeszcze nie wszystko. Te wyniki trzeba przeanalizować trochę dokładniej. Jeżeli chodzi o kwestię niedoboru żelaza, to pamiętaj, że jeśli nie masz niedoborów, nie masz ryzyka niedoborów, nie musisz stosować suplementów żelaza, ale ja z kolei też rekomenduję, jeśli tylko pojawi się ryzyko niedoboru żelaza, żeby zacząć już suplementację, dlatego że zapotrzebowanie w czasie ciąży bardzo szybko rośnie, dlatego że w czasie ciąży płód gromadzi sobie zapasy żelaza aż na pierwszych 6 miesięcy swojego życia. Pamiętaj, że zawsze podstawą jest zmiana sposobu żywienia. Suplementacja czy leczenie niedoborów żelaza to jest tylko dodatek. My teraz doraźnie chcemy te niedobory uzupełnić, a nie stosować przez długi okres czasu suplement czy lek. No, suplement, tak jak mówiłam, temat wątpliwy. Raczej lek, jeśli już jest taka potrzeba. Natomiast podstawa zawsze modyfikacja diety. Jakiś czas temu nagrałam także film o suplementacji kwasu foliowego. Jeśli ten temat również Ciebie interesuje, to link znajdziesz w opisie. Jeżeli masz jakieś jeszcze pytania dotyczące suplementacji żelaza, oczywiście pytaj w komentarzach. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Zapraszam na kolejne, które pojawią się już wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Laosu.